I stojąc pod ścianą, zaczął się dopominać tych pieniędzy, ale dopominać się w taki sposób wręcz agresywny, gwałtowny. Stawiał yy, z kolei on, Bogdana Wentę, pod ścianą, wpadał do jego gabinetu, trzaskał drzwiami, krzyczał: Bogdan, k oddaj mi te pieniądze. Nagrywam ten film, żeby ostrzec Ciebie, Ciebie. I ciebie przed wyborami samorządowymi. To znaczy, nie mam na myśli tego, żebyś nie szedł na te wybory samorządowe, ale mam na myśli to, żebyś zastanowił się 2, 3, 4, 5, 80 razy, czy oddać głos na byłego sportowca, byłego trenera, na kogoś, kto był dumą, jest dumą i legendą Twojego lokalnego klubu, skończył karierę, nie wie co ze sobą zrobić i startuje w wyborach. No a przy okazji chciałbym zareklamować albo po prostu zaprosić Was do przeczytania mojego reportażu o Bogdanie Węcie, którego wskazuję jako przykład człowieka, który jest absolutną legendą sportu, poszedł do polityki i stało się to z totalną szkodą i dla Bogdana Wenty jako osoby, i dla Kielc. A więc myślę, że każdy w Kielcach, kto zagłosował na tego kandydata, po prostu... Gorzko pożałowo. Nie oszukujmy się, w każdym mieście jest jakaś osoba, którą znacie ze świata sportu i która kandyduje, czy to do jakiejś rady, czy do, do jakiegoś sejmiku, czy nawet na prezydenta bądź burmistrza miasta. Powiem szczerze, że nawet w moim rodzinnym mieście, w Jędrzejowie 15 tysięcznym, jest wśród kandydatów na burmistrza jeden były piłkarz na przodu Jędrzejów. Ja tego głosu nie oddam na niego. W każdym mieście jest jakiś Jacek Kiełb, który nie wie co ze sobą zrobić, ktoś go namówił na politykę. On myśli, że to jest łatwy kawałek chleba, później wychodzi przed kamery i okazuje się, że jego program wyborczy to jest większe zaangażowanie dla zaangażowanych klubów, które muszą być bardziej zaangażowane. Yy, zaangażujemy mocniej niż, yy, nasze, yy, mocniej niż dotychczas nasze. mocniej niż dotychczas nasze. Yy, nasze profesjonalne kluby sportowe. Problem byłych sportowców polega na tym, że oni naprawdę sądzą, że polityka polega na tym, że trzeba gdzieś się pokazać, gdzieś się uśmiechnąć, zrobić sobie z kimś zdjęcie, z kimś się dogadać. I już, i tyle wystarczy. Myślę, że idealnym przykładem e, tego, jakie kompetencje mają byli sportowcy, pokazuje wywiad sprzed paru lat z Otylią Jędrzejczak i Maciem Żurawskim, e, którzy sądzili, że e, mogą e, stanowić jakąś wartość w parlamencie europejskim. Dziennikarka zapytała wówczas o bardzo prostą rzecz. Co sądzą o porozumieniu z Kyoto? Problem polega na tym, że nie wiedzieli, co to jest porozumienie z Kyoto. Pani wyjaśni bardziej, co to jest z tym Kyoto? Pani wie Pani o tyle, co to jest porozumienie z Kyoto? Mm. Nie. No i mamy tutaj Bogdana Węte, czyli człowieka, który może wieść absolutnie fajne życie jako legenda sportu. I nie boję się tego powiedzieć, no bo to jest absolutnie legendarny trener. Dał nam brąz mistrzostw świata, dał nam srebro mistrzostw świata. Ta jedna Węta, czyli słynny rzut Artura Siódmiaka, e, zapisał się w historii polskiego sportu. Mógłby trenować do końca życia pewnie ciekawe kluby, czy to w Polsce, czy pewnie nawet w Bundeslidze, bo e, już trenował tam. E, pracował tam jako trener Bogdan Wenta, zna niemiecki, miał nawet kiedyś obywatelstwo niemieckie, więc na pewno miałby tam perspektywy, ewentualnie mógłby po prostu być parlamentarzystą europejskim, bo kiedy skończył pracę w Wiwe Kielce, Bogdan Wenta był w parlamencie europejskim i nawet był tam bardzo dobrze oceniany. Uchodził za takiego najbardziej aktywnego polskiego parlamentarzystę, no oczywiście ta praca parlamentarzysty, a praca prezydenta miasta, to są dwie, dwie różne historie, no bo parlamentarzysta po prostu czasem coś powie, e, jakiś wygłosi przemówienie, wyrazi opinię w parlamencie na jakiś temat, ale nie jest to taka realna, codzienna praca. Nie musi codziennie przejść do urzędu, codziennie podejmować decyzje dotyczące absolutnie małych historii, jakichś wodociągów, jakieś koszenia trawy, czegokolwiek. E, więc e, miał jakieś przetarcie Bogdan Wenda w polityce, dużej polityce, bo w parlamencie, ale nie był przygotowany na to, co e, czeka go w samorządzie e, kieleckim. Miał także swoje niewątpliwe zasady, dla Kielc. Był, jedną, był, był taką postacią, o której czasem mówimy, że może do końca życia w jakimś mieście jeść, jeść za darmo, bo kibice nie pozwolą mu zapłacić rachunku. No wiadomo, że nie jest tak do końca, ale wiecie o co chodzi. Był właśnie taką postacią dla Kielc, bo Kielce to jest miasto piłki ręcznej ze względu na klub, natomiast nie zawsze. Vive Kielce czy dziś Industria Kielce czy kiedyś Iskra Kielce to był tak potężny klub, który wygrywał w zasadzie wszystkie co roku mistrzostwa Polski. Kiedy Bogdan Wenta w 2008 roku przychodził pracować do Wiwe, no to przez 5 lat ten klub nie zdobył mistrzostwa, a z Wentą zdobył go 4 razy. Wygrał 5 pucharów. Wszystko się dzieje na przestrzeni 5 lat. Więc to Wenta wprowadził Wiwe Kielce w erę Jed takiego nieustannego pasma sukcesów. Co więcej, to Bogdan Wenta bardzo pomógł w tym, że Kielce dostały taki tytuł Europejskiego Miasta Sportu. To jest taki tytuł, który nie za wiele oznacza, nie mówię tutaj o takim tytule jak, jak Miasto Mody czy Polska Stolica Mody, być może kojarzycie taki mem, poprzednik Bogdana Wenta Wojciech Lubawski ogłosił, że Kielce są miastem mody, bo tak uważa i to była argumentacja. Bogdan Wenta pomógł Kielcom zdobyć faktycznie taki status, było oficjalne, e, oficjalne ogłoszenie tego tytułu w Parlamencie Europejskim, Kielce mogły się tak tytułować, za wiele to nie oznaczało, ale wiecie, dla takiego małego miasta czy średniego miasta to jest zawsze jakaś atrakcja, no i rzeczywiście ten sport prężnie w Kielcach działał, do czego też swoją rękę Wenta przykładał. To bardziej Kielce potrzebowały Bogdana Wenty niż Bogdan Wenta Kielc, a w zasadzie środowisko kieleckich polityków potrzebowało Bogdana Wenty po to, żeby zdetronizować Wojciecha Lubawskiego, który był na stołku prezydenta miasta od 2002 roku. No naprawdę ciężko jest, co widzimy w wielu miastach, takiego mocnego gościa, który już no, swoje macki w przeróżnych instytucjach miejskich yy, ma i, i, i trzyma i nie puszcza i, i, i ma łapę nad tymi instytucjami, wiecie o co chodzi. Trzeba było mieć w Kielcach naprawdę poważnego kandydata i Wenta zdawał się takim być, bo budził bardzo dobre skojarzenia jako sportowiec, miał przetarcie w parlamencie europejskim, no i był jakiś taki europejski. A dla takich miast jak Kielce, powiew europejskości, no to zawsze jest coś na duży plus. No i kiedy już Bogdan Wenta został tym prezydentem Kielc, kiedy został wybrany w drugiej turze yy, dzięki poparciu 61%, bardzo szybko okazało się, że on się do tego po prostu kompletnie nie nadaje. W zasadzie widać było to jeszcze przed wyborami, bo Wenta wykładał się na podstawowych rzeczach. Na przykład udzielił wywiadu, wywiadu portalowi Scyzoryk się otwiera, w którym dostał pytanie, jaki jest budżet Kielc. To jest dość oczywista sprawa, i jeżeli ubiegasz się o stanowisko prezydenta Kielc. Powiedziałbym, że to jest mniej więcej tak, jakby, nie wiem, ktoś ubiegał się o posadę selekcjonera reprezentacji Polski w piłkę ręczną w tamtych czasach. I nie wiedział, kto to jest Karol Bielecki. To jest mniej więcej ten poziom wiedzy. No i Wenta nie wiedział, jaki jest budżet Kielc. Dziennikarz go zapytał: No może jakiś rząd wielkości? Wenta nie wiedział, jaki jest rząd wielkości. Dziennikarz w tym wywiadzie, o czym mówi w moim reportażu na weszło.com, zapytał go, jakie są jego trzy ulubione miejsca w Kielcach. Nie wiedział, co powiedzieć. Nie wiedział, jakie są jego trzy ulubione miejsca w Kielcach. To była tragi, farsa. Ale wyborcy przymknęli oko, zwłaszcza że ten wywiad za chwilę został usunięty z sieci. Autor wywiadów w magicznych okolicznościach znalazł się na listach wyborczych Wenty. No i takich sytuacji było bardzo dużo. Wenta, kiedy już wygrał wybory, zaczepił jedną z kieleckich radnych i zapytał ją, czy co, co ona robi? Czy, czy Dlaczego wychodzi z urzędu? Czy nie jest w pracy? A ona, ale. Ja nie nie jestem tu w pracy, ja tu przyszłam, bo miałam jakąś sprawę, ale ja firmę tak na co dzień prowadzę. No, no jak to, ale ty jesteś radną przecież. Wenta był przekonany, że radni przychodzą codziennie do urzędu, tak jak on, i od 8 do 15 siedzą i rozstrzygają ważne sprawy dla Kielc. No tak to nie wygląda, jak dobrze wiecie. Wenta, zostając prezydentem Kielc, tego nie wiedział. No, i kiedy masz na kilkuletniej kadencji gościa, który totalnie nie ogarnia rzeczywistości i który za bardzo sam nie wie, po co został tym prezydentem, bo to środowisko go wypchnęło, ale też to środowisko bardzo szybko się odwróciło od gościa, który dla tego środowiska mógł być taką kotwicą, która blokuje ruchy, no to się musiało skończyć katastrofą. No i tenże Wenta, który był postrzegany przez Kielczan jako legenda, całkowicie zszargał swój wizerunek. Dzisiaj jest postrzegany jako wróg, jako szkodnik, jako niszczyciel. No i nie za bardzo wiadomo, po co mu to było. Te plusy wynikające z prezydentury no absolutnie nie równoważą wielkich minusów, jakie przyniosły, przyniosły w Węcie tamte wybory samorządowe, które wygrał, no i oczywiście te lata rządzenia. Dla kibiców korony Bogdan Wenta jest osobą, która chciała z własnych personalnych, małostkowych pobudek odsunąć prezesa, bardzo dobrze ocenianego prezesa Łukasza Jabłońskiego ze stanowiska. Musicie wiedzieć, że w koronie takiego prezesa jak Łukasz Jabłoński nie było nigdy, nie przesadzę, że jeżeli tak powiem, no nigdy tam nie było fachowca. Zawsze to byli nieudacznicy z miejskiego nadania, tak jak Tomasz Hojnowski czy Marek Paprocki, albo po prostu nieudacznicy, tak jak Krzysztof Zając. E, Łukasz Jabłoński jest profesjonalistą, ma pomysł, jest transparentny, zna się na biznesie, ogarnął Koronę Kielce, po prostu. Nie ma żadnej przesłanki merytorycznej, żeby usuwać go ze stanowiska. Natomiast Bogdanowi Wencie zachciało się zrobić taki zamach na Bogdana Wente, albo Stworzyć pozory tego zamachu. E, wydaje mi się, że Bogdan Wenta faktycznie chciał zwolnić e, Łukasza Jabłońskiego. Było o tym głośno. E, Bogdan Wenta usunął głównego sponsora klubu z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej. E, dołożył no, do rady nadzorczej swoich ludzi, po to, żeby w tej radzie nadzorczej mieć większość, mieć ludzi, na których ma wpływ. No bo tak jak Bogdan Wenta jest de facto właścicielem klubu. Korona Kielce z Miejskim Klubem, więc prezydent miasta jest jego. Właścicielem, tak w pewnym uproszczeniu, tak prezesa zwolnić nie może. Prezesa zwolnić może tylko Rada Nadzorcza. No i Węta na koniec kadencji, na półtora miesiąca przed wyborami, w których nie startuje, bo ogłosił, że, że nie startuje już w kolejnych wyborach, co też jest bardzo znamienne, bo politycy, jak już się przyspawają do społka, stołka, to nie, nie, nie mogą go oddać. Ale tu też plus dla Wenty, że ma w sobie bardzo dużo samo autorefleksji. No więc chciał. Na koniec swojej kadencji jeszcze dowalić temu Jabłońskiemu, którego nie do końca lubi i z którym toczył w, w wojnę, można tak to powiedzieć, chociaż to jest duże słowo w dzisiejszych czasach. Więc może pozostajmy przy konflikcie. I bardzo dużo mówiło się o tym, że Benta ma konflikt z Jabłońskim, ale jeszcze nikt nie powiedział o tym, dlaczego mają konflikt albo jak ten konflikt się zaczął. W moim reportażu dokładnie to opisuję, a teraz powiem to mniej więcej. Oczywistym jest, że Wente Jabłoński wkurzył tym, że startuje w wyborach samorządowych do Sejmiku Wojewódzkiego. Co swoją drogą też pokazuje, jak rozpolitykowanym klubem stała się Korona Kielce. No i startuje tam z list Prawa i Sprawiedliwości. Czyli partii, z którą Bogdan Wenta akurat nie sympatyzuje. Chociaż w pewnym momencie w, na tej przestrzeni kadencji zawarł z taki cichy sojusz, no ale wiadomo, że Bogdan Wenta miał raczej poparcie koalicji obywatelskiej. Natomiast, żeby dobrze zrozumieć relacje obu panów, muszę opowiedzieć jedną historię, która wydarzyła się na przestrzeni 2022 i 2023 roku. Łukasz Jabłoński no, ma trochę przerąbaną robotę, bo. Musi liczyć na to, że miasto będzie dosypywać mu do klubu pieniądze, żeby mógł go prowadzić, no bo inaczej ten biznes nie jest w stanie się spiąć. No więc Łukasz Jabłoński poprosił miasto o środki. Miasto część tych środków mu przekazało, część nie i powiedziało, że no Łukasz, nie damy teraz tego, czy panie, panie prezesie, nie damy teraz tych środków, ale za parę miesięcy nie ma sprawy. Damy, przelejemy, proszę się nie martwić. Natomiast Łukasz Jabłoński potrzebował już teraz, na przestrzeni wiosny 2022, pieniędzy, bo korona traciła płynność finansową. No i musiał przecież płacić zawodnikom, musiał opłacać różne rzeczy, które też mogą ewentualnie skutkować odebraniem licencji, jeżeli ich się nie opłaca. Zaproponował więc Bogdanowi Węcie bardzo korzystny dla niego układ. Jabłoński, oprócz tego, że jest prezesem korony, jest też prezesem w kilku spółkach motoryzacyjnych. To z branży motoryzacyjnej Piotr Dulnik, czyli główny sponsor klubu, umieścił go w koronie Kielce. No i jako, że jest tym prezesem w tych spółkach nadal, no to zaproponował Bogdanowi Wencie: Bogdan, słuchaj, nie ma sprawy. Ja pożyczę pieniądze te, które potrzebujemy z tych spółek, a Ty mi oddasz wtedy, kiedy mówisz, że miasto może przelać do Korony. Korona zyskiwała wtedy pieniądze, mogła opłacić zawodników i, i wszystko, co potrzebowała, a Łukasz Jabłoński i jego firmy w żaden sposób nie miały nie ucierpieć, bo no, pieniądze miały być zaraz oddane. Mówimy konkretnie o lutym 2022 roku i marcu 2022 roku. Dwie pożyczki na kwotę łącznie 2,5 miliona złotych. Bogdan Wenta obiecał, że odda te pieniądze w kwietniu, czyli w zasadzie za chwilę. Kiedy dwie osoby pożyczają sobie pieniądze, a generalnie ich sytuacja finansowa jest taka, że pieniądze raczej potrzebują, bo Kielce potrzebują pieniędzy, mają ogromne długi, ponad miliard długów, Korona Kielce też potrzebuje pieniędzy, no to jest początek do tragedii. Bogdan Wenta miał oddać pieniądze w kwietniu, ale nie oddał tych pieniędzy w kwietniu. Nie oddał ich też w maju, nie oddał ich w czerwcu. W lipcu, w sierpniu, we wrześniu, w październiku, w listopadzie, w grudniu, w styczniu, w lutym, w marcu. Pojawił się pewien problem, bo tak jak te firmy Łukasza Jabłońskiego były w dobrej kondycji finansowej, tak miały pozaciągane różne kredyty i tutaj, żeby nie wchodzić w świat niuansów kredytowych, o tym ciut dokładniej piszę w swoim tekście. W umowach kredytowych są zapisane tak zwane kowenanty. Firma musi wykazać jakiś określony wynik finansowy, żeby kredyt był bezpieczny. Jeżeli tego zadeklarowanego wyniku finansowego nie wykazuje w sprawozdaniu finansowym, które w marcu trzeba było oddać, no to wtedy bank może wypowiedzieć taki kredyt. A więc dla takiej firmy oznacza to bardzo duże tarapaty. No i w sytuacji, kiedy Łukasz Jabłoński pożyczył te pieniądze, no to mógł, musiał odpisać je od, yy, od bilansu firmy. Wychodziło więc na to, że te jego firmy samochodowe są w o wiele gorszej kondycji finansowej niż są w rzeczywistości i pojawiło się zagrożenie, że te banki, te umowy wypowiedzą. No więc... No, więc Łukasz Jabłoński stojąc pod ścianą zaczął się dopominać tych pieniędzy, ale dopominać się w taki sposób wręcz agresywny, gwałtowny, stawiał y, z kolei on Bogdana Wentę pod ścianą, wpadał do jego gabinetu, trzaskał drzwiami, krzyczał: Bogdan, oddaj mi te pieniądze. Mniej więcej, takie historie działy się na kieleckich korytarzach w, w kieleckim ratuszu, o czym dużo osób y, 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 wiedziało w Kielcach. No i w końcu, po y, no, długich mękach, Udało się prezesowi korony te pieniądze od Wenty wyegzekwować. No ale jak to w życiu nie smak pozostał. No więc Łukasz Jabłoński Wenty nie lubi, bo przez niego mógł wpaść w duże tarapaty. Z kolei Wenta Jabłońskiego też nie lubi, bo e, no był takim kamieniem w bucie, jakimś gościem, który wpadał, coś krzyczał, chciał jakieś pieniądze. Trzeba było te pieniądze skądś wynaleźć, a pieniędzy za bardzo nie było. No i ta farca zakończyła się tym, że na koniec Wenta chciał Jabłońskiemu dopiec i chciał go usunąć z korony Kielce. Zwłaszcza, że rozsierdziło go to, że Łukasz Jabłoński ośmielił się startować z innych list wyborczych, no i w ogóle nawet nie zapytał Wenty o zgodę. Kibice w Vive czy też Industrii dzisiejszej mówi o klubie piłki ręcznej z Kielc, który w 2016 roku wygrywał Ligę Mistrzów, nie cierpią Bogdana Wenty. I Bogdan Wenta też za bardzo klubu Wiwekielce Kielce nie lubi. Tajemnicą Poliszynala jest fakt, że Bogdan Wenta ma w sercu bardzo głęboką zadrę za to, że został z Wiwe Kielce zwolniony w 2014 roku. W zasadzie wtedy nie został zwolniony tak w sensu stricto, bo został przeniesiony na funkcję menedżera. Ale no, po prostu trzeba było go jakoś upchnąć, miał kontrakt, więc tak wymyślił Bertus Servas, że będzie teraz Wenta menedżerem. Wenta się szybko wymiksował, poszedł do Parlamentu Europejskiego. No i czuje w sercu wielką zadrę, że został tak potraktowany, że on tyle mistrzostw zdobył, tak dobrze pracował, doszedł do Final for Ligi Mistrzów, a Bertus Servas, czyli ówczesny właściciel klubu. Wolał talanta Dujszebayewa zatrudnić, czyli takiego absolutnie topowego wtedy trenera na rynku, co okazało się możliwe, bo Serwaz myślał, że to będzie niemożliwe do zrealizowania, okazało się, że jest możliwe, no więc go zatrudnił, no i z Wentem coś trzeba było zrobić. Wenta przez cały czas swojej kadencji czuł te zadry. No więc obaj panowie, właściciel WiWe i Prezydent Kielc wielokrotnie ze sobą wojowali, czy to w urzędzie miasta, gdzie no, dochodziło do takich no, bardzo, e, rozmów o bardzo dużej temperaturze, czy w mediach, gdzie przerzucali się różnymi oskarżeniami. No i to wszystko źle działa na prezydenta Kiedz. Już tutaj nie wchodzą w te historie, abstrahując kto ma rację, kto tej racji nie ma, bo no Viwe też jako prywatny klub chciało bardzo dużego miejskiego finansowania i możemy się zastanawiać, czy to nie jest swego rodzaju roszczeniowość, czy, czy zbyt daleko posunięte, posunięte ambicje. Natomiast no, Bogdan Wenta też ewidentnie robił na złość temu klubowi. Doszło do tego, że kiedy Vive grało w Lizę Mistrzów z FC Barceloną, ważne spotkanie, to zakleiło sobie na koszulkach herb Kielc taśmą. Ten herb Kielc był mniej więcej tutaj, zakleili go sobie taśmą i w taki sposób grali e, no, na oczach całej Europy de facto. No i ludzie się zastanawiali o co chodzi. Bogdan Wenta nie chciałby być postrzegany jako człowiek, który przychodzi ze świata sportu, i teraz nagle ten sport wspiera, bo wiecie jak jest z politykami. Oni uwielbiają ogrzewać się przy sporcie, ale z kolei ich y, przeciwnicy no, zarzucają im to, że jest szereg y, innych ważnych inwestycji w mieście, o te osławione dziury w drogach, y, które można naprawić zamiast dotowania pieniędzy w, w sport. No więc Bogdan Wenta chciał się totalnie odciąć, że on nie przyszedł po to, żeby swoim kolegom robić dobrze, tylko przyszedł po to, żeby walczyć dla Kielc. Tylko, że trochę się w tym zatracił, bo Vive, korona, ok. Natomiast kielecki sport, czy też ogólnie sport w każdym mieście, to też taki sport o wiele mniejszy. A w Kielcach za kadencji Bogdana Wenty te kluby po prostu upadały, albo różne imprezy sportowe upadały, albo wynosiły się do innych miast. Kielce miały pierwszoligowy klub Siatkówki. On się zabinął. Zakończył swoją działalność, bo nie miał pieniędzy. Kielce miały też klub w pierwszej lidze piłki ręcznej. Takie naturalne zaplecze dla Wiwe, AZS u JK Kielce, klub akademicki. Oni naprawdę potrzebowali całkiem niewielkich pieniędzy. Wycofali się z rozgrywek po swoim najlepszym sezonie w historii, bo zajęli trzecie miejsce w pierwszej lidze, no ale nie mieli środków. Musieli się zawinąć, musieli zakończyć działalność. Blisko, albo inaczej, bardzo duże problemy finansowe miał taki klub jak Corona Handball, czyli klub piłki ręcznej kobiecej. Też raczej taka inicjatywa, gdzie y, wielkich pieniędzy te zawodniczki nie zarabiają, gdzie jest bardzo dużo zawodniczek w akademii i, i jest, to, jest to klub po prostu ważny społecznie. On miał bardzo duże tarapaty. Wreszcie Wenta podpadł wszystkim fanom biegania, bo Raz, że w Kielcach był organizowany półmaraton, ale już nie jest, bo nie było na to pieniędzy. Na półmaraton, no to nie są imprezy, na które trzeba wielkich środków. Yy, dwa, wymienił bieżnię na stadionie lekkoatletycznym w Kielcach, ale zrobił to tak, bo zrobił to po kosztach, że ta bieżnia co chwilę musi być naprawiana. A to, o czym teraz mówię, to tylko sport. Takich sektorów funkcjonowania Bogdana Wenty w mieście jest znacznie, znacznie, znacznie więcej. Tu się z kimś pokłócił, tu czegoś nie zrobił, tu przypisano coś jemu, a nie do końca była jego wina. Tu była jakaś aferka, bo wybrał na stanowisko jakiegoś swojego znajomego czy kogoś powiązanego z nim politycznie. Eee, całkowicie zniszczył swoją reputację Bogdan Wenta, i na pewno on sam zastanawia się, po co mi to było. I Kielczanie też się tak zastanawiają. Po co mu to było? Po co nam to było? Dlaczego uznaliśmy, że trener piłki ręcznej będzie dobrym samorządowcem? Nikt na to nie zna logicznej odpowiedzi. Kielce uległy takiemu czarowi znanej postaci. No i wyszła z tego jedna wielka katastrofa, bo ta kadencja Bogdana Wenty jest oceniana w sposób jednoznacznie katastrofalny. Z bardzo dobrym przyjęciem spotkały się moje inne reportaże dotyczące e, związków samorządów z polityką. Mam na myśli tutaj reportaż o Sandecji Nowy Sącz, czy reportaż o e, ruchu chorzów i Andrzeju Kotali, który nieustannie obiecuje stadion ruchu chorzów. E, to jest mniej więcej tego typu tekst. On też jest długi, więc zapaszcie sobie dobrą herbatę i zapraszam Was serdecznie do lektury na weszłokom, podany w, na dole pod tym filmem. No i zrobiłem ten tekst po to, żeby każdy przed wybrami samorządowymi zastanowił się, czy na takiego strzelam Jacka Kiełba, Markusa Da Silva, Rafała Grzyba, na no Marcina Możdżonka, który startuje jako prezydent Olsztyna, być może jest człowiekiem, który jest bardzo kompetentny. Nie wiem, tego nie oceniam. Tutaj konkretnie Marcina Możdżonka. Chciałbym, żebyście się po prostu zastanowili przed wrzuceniem głosu na byłego sportowca, bo w przypadku Bogdana Wenty absolutnie nic dobrego z tego nie wyszło.